Europa Universalis 4, Polska. W tym odcinku zobaczycie, jak szybko zdominować handel bałtycki i jak przejąć całe praktycznie wybrzeże Bałtyku. Zacznijmy od wyboru naszych światowych rywali. Na pewno będzie to Dania, bo będzie ona naszym głównym celem podbojów. Zakon Krzyżacki, bo możemy. Oraz decyduję się nie wybierać trzeciego, bo bardzo nie chcę, żeby Dania wyszła w jakąś kolaborację na przykład z Węgrami albo z Czechami. Co by się mogło zdarzyć, jeżeli byśmy wybrali któryś z tych krajów na naszego rywala? Czechy nienawidzą Austrii, Austria nienawidzi Czech. Wyrąbista sytuacja do przejęcia tronu czeskiego, ale to nie w tym odcinku. Jak zobaczymy rywali Danii, mamy bardzo dużo szczęścia, zarówno Litwa, jak i Anglia. Tak, już możecie się domyślać, że Litwy nie biorę na unię personalną. Wysyłajmy więc naszych dyplomatów po pierwsze do Litwy, gdzie będziemy poprawiali relacje, po drugie do Anglii i po trzecie do Mazowsza, bo będziemy chcieli je integrować w 1054. Co do polskich idei narodowych, są one bardzo mocne, ale na początku w ogóle nam nie przydatne. One dopiero w okolicach 1550-1600 będą powodowały, że nasze wojsko stanie się bardzo potężne i będziemy mieli jedne z najlepszych idei pod wojsko, jak i całkiem niezłych pod ekonomię na świecie. Jeżeli chodzi o naszą radę, no to zostawiamy fokus na administracyjnych, to na początek, następnie... Oj, tutaj ciężki wybór, bo i prestiż by się przydał, ale jak i national unrest. Potem z dyplomatycznych, no to bierzemy diplomatic reputation, bez dwóch zdań. I ostatecznie mamy morale dla naszej armii. Kolejną sprawą są oczywiście estate'y w naszym kraju, od których będę chciał tutaj brać na przykład administracyjne, dyplomatyczne, jak i militarne. Przy czym od szlachty i kleru będę za chwilę również ziemię zabierał. W zasadzie początek rozgrywki całe 5 lat to jest czekanie na 3 eventy, które mogą zajść w tym czasie. Jednym z pierwszych eventów jest sukcesja Władysława III, w którym musimy zdecydować, czy wchodzi na nasz tron Jagiellon i będziemy mieli unię personalną z Litwą oraz monarchię elekcyjną w Polsce, albo decydujemy się wprowadzić nową dynastię rządzącą w naszym kraju z naprawdę wykoksanym władcą 656, ale niestety ucierpią nasze relacje z Litwą. Ja, jak mówiłem, decyduję się na to. Dzięki temu zobaczcie, jaki mamy wspaniały przyrost punktów. Tutaj jeszcze wam dopowiem, że czasem możecie mieć fuksa i dostać tą samą dynastię, jaką ma Litwa na tronie. Wtedy po prostu robicie Real Mariage Claim Throne i dostajecie dodatkową unię. Zaczynamy proces odpinania szlachty na naszych terytoriach. O Boże, ciekawie ile manpowera tym razem stracę na tym wszystkim. Bo po pewnym czasie będziemy mieli bunty w prowincjach po odpinaniu szlachty. Ale niestety zarówno kler, jak i szlachta kontrolują bardzo dużo dobrych prowincji, w których obniżają nam przychody o 1/4, niestety. Drugim eventem, który się nam pojawi, jest Support of Roman of Moldavia. Decydujemy się, jaką pomoc możemy wysłać do Mołdawii albo olać sprawę i wtedy Mołdawia może zdecydować, czy zostaje na przykład naszą marchią. Mołdawia jest świetną marchią, zobaczcie, jakie to ma bonusy wyrąbiste, zwłaszcza do morali. I potem możemy Mołdawii na przykład wysłać jeszcze dodatkowych oficerów, co da jeszcze następujące bonusy do armii mołdawskiej. Zarówno szlachta, jak i kler znają już swoje miejsce. No, teraz musimy poczekać na to, aż poprawią nam się z nimi relacje. Biedna Litwa, jak patrzę na to, jakie sojusze sobie nabrała. Naprawdę muszę sprawdzić, od czego zależy ten turniej. Mam go tak często w tym okresie czasu. I mamy to, Gdańsk powstał oraz mamy event związany właśnie z Pruską Konfederacją. I tak, chcemy poprzeć Gdańsk w walce o niepodległość. No i po armii zakonu. Zaznaczyłem też Oltersburg oraz Memel jako prowincje, które mnie interesują. Mam nadzieję, że Gdańsk mi je przekaże. Renesans! No i udało się! Szczytno oraz Memel są moje. Pamiętajcie tylko, żeby nie przekazywać tych prowincji Gdańskowi podczas wojny, żeby pozostały pod waszą okupacją. Był wolny Gdańsk? Jest Gdańsk wasal. Tylko, że chyba nieświadomie wypchnąłem właśnie zakon krzyżacki do cesarstwa. Od razu też atakujemy Livonian Order. Nie powiem, czuję się trochę olany przez moich wasali. Pierwszą ideę bierzemy dyplomatyczną, zależy nam na tym bonusie. I w zasadzie od tego momentu fokus na punkty dyplomatyczne. Teraz staramy się tutaj obronić nasze terytoria. Warszawa o dziwo jak zwykle padła. No to trochę komplikuje sprawę. No dobra, od Livonian Orderu możemy brać tylko te prowincje, bo niestety resztę podbił Nowogród, plus jakieś nędzne grosze. Ogólnie mamy okres takiej stricte regeneracji naszego manpowera, więc pobudujmy troszeczkę kościołów. Zintegrowaliśmy Mazowsze. Przeprowadzamy misję Reincorporate Mazowia, co daje nam dość stabilniejszy kraj. Zanim przeniesiemy stolicę do Mazowsza, wprowadźmy instytucję w Krakowie i zbustujmy tą prowincję, bo jest mega opłacalna.
Po zbustowaniu i wprowadzeniu renesansu w Krakowie możemy przenieść stolicę do Warszawy. Bo czemuż by nie? W sumie też przenieście jak najszybciej tutaj swoją stolicę handlu do którejś z nadbałtyckich prowincji. I tak, najlepiej zróbcie też to po przeniesieniu stolicy do Warszawy, bo inaczej wasze centrum handlu ponownie wróci do handlu krakowskiego. Potem zostaje nam już trochę pobawić się merchantami i idzie zarabiać już dość nieźle, jak na ten etap rozgrywki. 10 dukatów czystego dochodu. Łohoho! Proszę Państwa, mamy nowogrodzką okazję! Wstyd byłoby jej nie wykorzystać, a Nowogród totalnie nie ma liczącej się armii. Mołdawia się chyba na mnie obraziła, bo w ogóle nie rusza do boju. Halo, Mołdawia? Wiedziałem, że to się wydarzy, wiedziałem. Więc zdobyłem tylko pozostały obszar Estonii i Liwonii. Żadna mapa nie może być uważana za dzieło sztuki, póki wasza nacja na niej się znajduje. Tak, myślę, że łykną to. Mój ulubiony region, który oddaje zawsze szlachcie pod władanie, to są Kujawy. Bo tutaj jest dużo takich niskowartościowych produktów i ustawiam tutaj zawsze edykt na dodatkowy manpower. To było do przewidzenia, że to tak się skończy. Renesans wprowadzony, ja go chyba tylko Litwie będę w stanie sprzedać. Grosik do grosika, zawsze to coś. Okej, najszybsze rozwinięcie z ery uzyskam za rozbudowę naszych centrów handlu. Oj, to trzeba wdać te pieniądze. Jakoś wiedziałem, że ten moment nastanie i wy też musicie się z tym liczyć, że w którymś momencie Moskwa zaatakuje Litwę. Odpowiadamy na to wezwanie. I mamy to, drodzy Państwo. Po pierwsze, możemy wziąć rozwinięcie z ery i to, którego potrzebujemy, to jest Transfer Subject. Ono powoduje, że za 50% war score'a wartości danego kraju możemy uczynić jakiś kraj, który jest czymś subjectem, naszym subjectem. Na przykład mógłbym zabrać jakieś wasali tutaj w Moskwie, gdyby to była moja wojna. I tak, moim celem jest zdobycie na wasala Szwecję. Tak, widzicie, Szwecja ma 227 punktów Warscora, czyli połowa z tego, no to jest powyżej setki. A powyżej setki przecież nie można zdobyć. I dlatego potrzebujemy właśnie tego rozwinięcia. Dodatkowe 20% zmniejszone koszty prowincji. Dzięki temu Szwecja kosztuje nagle 177% Warscora. Z tego połowę już jesteśmy w stanie zdobyć. Nie chcę nic mówić, ale komuś się skończył manpower. Czuję się wymuckany, że tak powiem, ostro przez Litwę. Naprawdę, Litwo? Dobra, na Polskę, a weźmy arystokratyczne jako drugie. Chociaż uważam, że nadal chętnie bym poszedł tutaj w ilościowe i jako trzecie handlowe na Polskę. Długo wyczekiwany moment, kiedy tutaj będę miał 3 zielone ptaszki i wreszcie się udało. Lecimy z tym! O nie, plaga! Ustawię tutaj cel lądowania dla Anglii. A nuż, może się zdesantują? Nie, no, nasze postępy całkiem szybko tutaj lecą. Ale nie, czemu się bijecie w tej prowincji? Już nie. Nie, to jest otwarte. To jest otwarte morze. Dobrze, bijcie się tu. Anglicy, doślijcie tam resztę swojej floty. Wygracie to. Jakby to powiedzieć, perła północy jest już nasza. Nie chcę nic mówić, ale ta wojna zdaniem idzie zatrważająco dobrze. Nie napotkaliśmy żadnych wojsk, mamy działa, forty padają praktycznie na 2-3 tiki. Niebywałe. Jeszcze brakuje tego, żeby za chwilę się duńska flota tutaj chowała przed angielską w portach. Byłby to szczyt marzeń. Dajecie pepiki, wierzę w was. No i się udało. Tak nawet nie sprawdziłem, ale potrzebuję 90% warscora, żeby zdobyć tego wasala. No to jeszcze trochę zostało. Nie! Francjo! Szwecja staje się naszym wasalem. Dostajemy tutaj prowincję w Nordland, żeby mu za chwilę zaatakować tutaj ponownie Istfryzję, która nie jest w chrę, i zresetować sobie trusa z Danią. Co za durna Litwa, po co to się miesza do wojen, których nie wygra? Moskwa zdobyta, już nawet odbijana. W sumie moglibyśmy już kończyć tą wojnę, ale wiem, że to będzie koniec Litwy i Nowogrodu. Coś tu jest nie tak, za szybko padają te forty. Ostatnio rozmawiałem z kimś, że bot miał mnie przeprowadzać reform. No i na razie przeprowadził dwie, ale moim zdaniem już dalej nie pójdzie. Misja wypełniona, Nowogród i Litwa ocaleni, prowincje nadbałtyckie zdobyte. No i mamy hajs. Zgadnijcie, jakiego kraju już nie będzie w tej rozgrywce? Jaki kraj tutaj nie powstanie? Resetujemy trusa. Ja to uważam, że od zawsze był polski. Zdobycie Nowogrodu naprawdę sporo mi dało w handlu. Dominacja w handlu bałtyckim robi ze mnie jeden z najbogatszych krajów na świecie. Oprócz Armenii.
Jako, że mamy trochę tych marynarzy, to zacznijmy budowę polskiej floty! W sumie weźmy wreszcie tą misję Hainką, wreszcie mamy taką gospodarkę, że możemy już coś zacząć nawet tutaj budować więcej. Litwa mi chyba nie odpowie do kolejnej wojny z Danią. A tą czas zacząć. Dlaczego uważam, że bot jest tępy? Bo zamiast się wbić tutaj we mnie, gdzie dostałbym jakieś minus 3 punkty na stack bitwy, po prostu leci sobie tutaj na północ, ignorując wszystkie moje forty. Bo po co? Ten system nie działa. Dlaczego Węgry okupują mi Reval? Co jest takiego w tej prowincji, która ma jeszcze u mnie zwiększony defensiveness, że oni muszą lecieć i okupować tą jedną prowincję? A w międzyczasie ja im okupuję już cały kraj praktycznie. O, patrzcie, węgierska armia wraca. Szkoda, że właśnie i kończy z nimi wojnę, gdzie zdobędę wszystko, co chcę. Polska flota! I po duńskiej armii naprawdę dostali niezłe bęcki. I pierwsze poważne starcie floty polskiej z byłą duńską. Drugie starcie naszej floty z duńską. A co ten Riazań? Mamy to kolejne wspaniałe zwycięstwo i w zasadzie zdobywamy wszystkie prowincje z Trojnouda Bałtyckiego. Wszystkie są już nasze. Jeżeli film Wam się spodobał, pamiętajcie, żeby zostawić lajka oraz jeżeli chcecie być informowani o moich odcinkach, zostawcie dzwoneczek na wszystko.